Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Przede wszystkim ogromne gratulacje, wspaniałe skoki Kamila, no po prostu nokał. Czegoś takiego to się nie spodziewaliśmy. A my owszem, ale no tak jak wczoraj zapowiadałem, tu się mogło dzisiaj wszystko wydarzyć i taką przymiarkę do tego, co by mogło być, gdyby warunki były niekorzystne, widzieliśmy w próbnej serii, kiedy to wszystko się działo, jeszcze można powiedzieć na głowie stało, natomiast konkurs udało się przeprowadzić w miarę równych warunkach i faktycznie Kamila skoki dzisiaj były na ten moment bezbłędne i tam nie, trudno się doszukiwać czegoś, co by można było na tym etapie poprawiać. Wszystko wydawało się, że będzie ta walka bliższa, że Schlierenzauer będzie skakał podobnie. Też wczoraj, żeśmy wracając do wczorajszej rozmowy, każdy tu chciał udowodnić z tych zawodników, do kogo ta skocznia w cudzysłowie należy i myślę, że dzisiaj wygrał ten, który dzisiaj zachował zimną krew. Czy te oba skoki Kamila były podobne, czy ten pierwszy znacznie lepszy? Technicznego punktu widzenia ten drugi skok wydawał się lepszy, były dużo trudniejsze warunki przy tym samym rozbiegu, natomiast tak mówię, tam już są tak minimalne różnice, że w tym momencie ciężko ocenić, że ten skok był lepszy w jakimś elemencie od drugiego, one były bardzo podobne. Zupełnie inne oblicze pokazał dziś Piotrek Żyła. Piotrek dzisiaj skorygował to, z czym miał problem ostatnie dwa dni, czyli z pozycją dojazdową. Dojechał w sposób, który żeśmy mu sugerowali, który obserwował na analizach wideo i to od razu funkcjonuje. No, chłopak ma możliwość do skakania, pokazywał to wiele razy, natomiast podobnie jak u innych, niewiele trzeba, żeby to nie działało. Ten tryb musi być, musi wszystko chodzić po prostu bez zakłóceń. Kończy się ten sezon letni, no kolejny bardzo dobry w wykonaniu polskich skoczków. Teraz wygląda to bardzo obiecująco, bo przede wszystkim mamy co najmniej trzech zawodników, którzy potrafią zawalczyć o czołówkę, o podium. To jest lato, tutaj przepracowali chłopcy go bardzo dobrze i wynikami, i tym co zrobili przed nami. Myślę, że taki najgorętszy okres, jeśli chodzi o trening, o przygotowania. Teraz musimy być bardzo czujni tym, co się dzieje w koło, dobierać odpowiednio skocznie, warunki, bo teraz wiadomo, jest jesień, będzie trudny okres, jeśli chodzi o wiatry, o trudne warunki panujące na skoczni. Nad tym wszystkim trzeba panować i chcielibyśmy jedno zmienić w stosunku do zeszłego roku, czyli końcówkę nie trenować sami, a raczej starać się skakać z innymi ekipami, żeby mieć na bieżąco cały czas porównanie. W takim razie no, możemy mieć nadzieję, że w sporej części, że ta zima będzie podobna do lata. Wszyscy byśmy tego chcieli. Dziękuję i raz jeszcze gratuluję. Dziękuję.